Ewangelista Marek dzisiejszej niedzieli zabiera nas pod Cezareę Filipową i tam Jezus zadaje bardzo istotne dla uczniów pytanie, za kogo go uważają. W ich imieniu odpowiada Piotr, odpowiada, że Jezus jest Mesjaszem, ale już za chwilę zobaczymy, że nie do końca to rozumie. Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo trudna dla Piotra. Ciekawe, czy będzie też trudna dla nas. Zapraszam do rozważania z nami niedzieli na kolejną niedzielę w ciągu roku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Serdecznie witamy w telewizyjnej Lectio Divina. Ksiądz Dominik Szymański. Szczęść Boże. Ksiądz Józef Maciąg. Witajcie. Ksiądz Robert Muszeński. Rozważamy Ewangelię z 24 niedzieli w ciągu roku. Posłuchajmy dzisiejszego tekstu. Ewangelia Marka, 8 rozdział. Wersety od 27 do 35. Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie. Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, Ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Dotykamy ważnego problemu, mianowicie myślenia. Piotr słyszy, nie myślisz po Bożemu, tylko po ludzku. I cały temat męki, cierpienia, krzyża, naszego krzyża codziennego, to jest sprawa myślenia, że myślimy po ludzku, a nie po Bożemu. Zresztą no, normalna rzecz, że od cierpienia każdy chce jakoś uciec, uniknąć go, jakoś go no nie mieć. Teraz pytamy się, jak Jezus wprowadza uczniów w coś zupełnie nowego. Wychodzimy z miejsca ważnego, z Cezarei Filipowej. I właśnie Marek Ewangelista, który opowiada Ewangelię w sposób taki bardzo barwny, konkretny, chce nam chyba zwrócić uwagę na to miejsce. To jest miasto pogańskie i miejsce kultu pogańskiego. Właściwie podwójnie pogańskiego, bo to miejsce najpierw nazywało się Paneas, dzisiaj po arabsku Banias, czyli sanktuarium bożka Pana. To nie jest polskie słowo pan, tylko greckie pan, czyli wszystek, wszystko. Po łacinie faun będzie. Taki bożek tam był czczony w dosyć obleśnej postaci. Możemy go sobie jeszcze zobaczyć tam w muzeach, w różnych rzeźbach. Pół człowiek, pół jakiś kozioł z rogami, z ogonem, taki paskudny. Bożek pastwisk, lasów, pól, płodności, ale także rozwiązłości seksualnej. I żonny krwi, dzieci na dodatek. Żonny krwi, ofiary z dzieci mu składano. I tetrarcha Filip,
syn Heroda Wielkiego, który rządził tym terenem po śmierci ojca, zmienił nazwę na Cezarea Filipowa, Cezarea, czyli miasto nazwane tak na cześć Cezara Tyberiusza, w którego imieniu został wydany wyrok na Jezusa ukrzyżowania. A więc mamy z kolei z jednej strony takie pogaństwo, to miejsce jest symbolem świata pogańskiego, który pozwala na wszelkiego rodzaju grzechy, rozwiązłości seksualnej, folgowania własnym żądzom, życia w zgodzie z naturą, źle rozumianą, taką zepsutą naturą, która prowadzi człowieka właśnie do takiego życia na pół bestialskiego, powiedzmy. A z drugiej strony mamy Cezareę, symbol bałwochwalczego kultu państwa i władcy. Albo w jedną, albo w drugą stronę. Dzisiaj ludzie także idą, prawda? To są także współczesne idole. Jezus, prowadząc tam swoich uczniów, jakby chce pokazać, że jego uczniowie cały czas idą po granicy i od wyznania wiary zależy, w którą stronę pójdą, prawda? Tam dokonuje się wyznanie wiary, bo jest swego rodzaju plebiscyt, czy właściwie badanie opinii publicznej, za kogo uważają, mówią dosłownie, co mówią o nim ludzie, a potem Jezus pyta ich, co wy mówicie o mnie. Być może też, kiedy Jezus zadaje to pytanie, to nawet ci uczniowie widzą jakieś te figury bóstw pogańskich, jest ich wielu pewnie, i w tym kontekście zadaje pytanie, czy ja jestem tym kolejnym, którego czczą, jednym z wielu, czy jestem kimś jedynym. No i no, ludzie odpowiadają też, to nie są jakieś absurdalne odpowiedzi. Oni mówią, że Jezus jest kimś naprawdę niezwykłym w historii Izraela. Przywołują Eliasza, Jana Chrzciciela, czyli takich mocnych bardzo proroków. No ale jednak no, nikt nie mówi prawdy, nie? Dopiero Piotr odpowiada, ty jesteś Mesjasz, czyli nie jesteś jednym z wielu, jesteś jedynym, jesteś Bożym Synem. I no, na pewno no, to pytanie, oczywiście no, często w kazaniach się pojawia nawet, nie? Czy, co mówicie o Jezusie? Co ty mówisz osobiście o Jezusie? Kim dla ciebie jest? Zastanawiałem się, po co Jezus pytał o te wyniki sondażu właśnie. Dobrze wiedział, co o nim mówią. Chyba chciał, żeby uczniowie sami zrozumieli, że w ludziach, w tłumie, który nie zna Jezusa osobiście, jest po prostu, są błędne opinie na jego temat. I waszym zadaniem będzie głosić o mnie prawdę. Ale też czy... Ale tę prawdę musicie sami najpierw poznać, wyznać. Czy pójdą za opinią większości, prawda? Też to jest dobre pytanie, no bo no jest jednak no, olbrzymie społeczne ciśnienie, nie? Myśl tak, jak myśli wielu, tak, jak myśli większość. Mów to, co chcą usłyszeć. Tak, i może w tym kontekście też Jezus odpowiada. Ale też będziemy w innej Ewangelii słyszeli, jak Pan mówi do Piotra, nie objawiły ci tego, żaden człowiek ci tego nie powiedział, kim ja jestem, tylko masz tę wiedzę, masz to doświadczenie od samego Ojca Niebieskiego. I to jest niezwykle ważne, że wiara jest wielkim darem. I to jeszcze w takim miejscu, takim ciemnym, jak Józef opowiadał, właściwie miejsce, gdzie człowiek jest kompletnie bezradny. O ile dobrze kojarzę, polskie słowo panika pochodzi właśnie od tego bożka Pana. Tak, ponieważ ten faun wrzeszczał, budząc paniczny strach. Taki, czyli znowu, emocje, nad którymi człowiek nie panuje. To jest też idol dzisiejszych czasów. Daj się ponieść twoim emocjom. Masz do tego prawo. To jest twoja natura. Żyj w zgodzie z naturą. Taką właśnie zepsutą. I żeby się temu światu przeciwstawić, tym bożkom, które ostatecznie biorą cię w taką niewolę, się panicznie boisz przeciwstawić komukolwiek, na to przychodzi wiara. Kiedy wyznajesz wiarę, tak, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I wtedy można coś zdziałać, ale idziemy dalej. No właśnie. Mianowicie Jezus im teraz chce wyjaśnić, co to znaczy, że On jest Mesjaszem. Najpierw i to jest zabrania trudne im mówić. Dlaczego? Wyjaśnia w następnym wersecie. Pokazuje, że
zwycięską drogą Mesjasza jest odrzucenie, i to nie tylko przez starszych, czyli przywódców politycznych, ale także przywódców religijnych i teologów, a więc arcykapłanów uczonych w piśmie, śmierć, która będzie nie klęską, ale ofiarą odkupieńczą, i zmartwychwstanie, czyli wejście w nowy sposób życia. I że oni muszą najpierw poznać, zaakceptować tę tajemnicę, że w taki sposób dokona się mesjańskie zwycięstwo Chrystusa nad światem, by później móc go głosić. Jeszcze nie są na to gotowi, dlatego mają milczeć, dopóki nie zobaczą Jezusa na krzyżu i zmartwychwstałego. Musimy pójść dalej, żeby jakoś w czasie się zmieścić. Więc ważny jest ten dialog z Piotra, z Jezusem, ale ten drugi, po zapowiedzi męki. Mianowicie, dlaczego Piotr bierze na bok Jezusa i zaczyna, no właśnie, co robi? Epitymao, użyte tu słowo, co ono znaczy? Napominać, korygować, poprawiać, zmieniać kierunek czyjejś drogi, a wszystkie Ewangelie synoptyczne używają tego słowa wielokrotnie także dla opisania tego, co Jezus robi z demonami. Zgromił je, tłumaczy się zazwyczaj po polsku, i musiały odejść, albo z siłami natury, które też mają symbolicznie taki charakter demoniczny, prawda? Wicher i burza na jeziorze. Jezus nakazał im się uciszyć i nastała cisza. To samo słowo jest użyte, więc Piotr jakby w sposób dziwny próbuje egzorcyzmować Jezusa, poprawiać jego myślenie, zmienić jego życiową drogę, która jest drogą ofiarnej miłości. No ale bo ma swoją wizję też, no tak, no trudno tak otóż mocno to winić Piotra, że on chciał według jego mniemania dobra dla Jezusa, nie chciał jego śmierci, ale też tak jakby nie usłyszał tego ostatniego słowa o zmartwychwstaniu. To jest bardzo ciekawe też, są różne wydania Pisma Świętego. Ja dzisiaj mam pożyczone i pierwszy raz widzę nagłówek do tego, że jest poprawny. Bo w waszym i w tych, z których korzystałem do tej pory, jest pierwsza zapowiedź męki, albo jest pierwsza zapowiedź męki i śmierci Jezusa. A tu pierwszy raz czytam pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania. Do tej, to jest 2012 rok, bo zobaczyłem wydanie tego Pisma Świętego. Nawet ci, którzy pisali, czyli ci komentatorzy, specjaliści od Pisma, nie dodawali tego zmartwychwstania. Zatrzymywali się na pierwszej zapowiedzi męki i śmierci, prawda? No to czego wymagać od Piotra, nie? Że nie zauważył tego zmartwychwstania. I my też bardzo często tego niestety nie zauważamy. Piotr myśli po ludzku, to znaczy widzi Jezusa jako Mesjasza, bo używa tego tytułu Chrystus Mesjasz politycznego, który odniesie polityczne, militarne zwycięstwo, że to jest droga zwycięstwa Królestwa Bożego na ziemi. Myśli po ludzku i nie bierze pod uwagę tego, że co Jezus powie dalej, że trzeba zaprzeć się samego siebie, żeby pójść tą drogą, którą przewidział Bóg, drogą ofiarnej miłości. Odkrywamy, że jest różnica między myśleniem ludzkim i boskim. Ludzkie to jest takie, które usiłuje uniknąć jakiegokolwiek cierpienia i dlatego... I wykorzystać Boga do tego, żeby w moim życiu szło wszystko dobrze i łatwo i żeby nie było cierpienia. Bóg ma mi to zapewnić. Jeśli ty jesteś Synem Bożym, jesteś blisko Boga, jesteś umiłowanym Boga, to znaczy, że tobie nic nie może grozić. Jeżeli ja jestem blisko Boga i dlatego staramy się być blisko Boga, żeby być bezpiecznymi. Tymczasem w życiu... To się nazywa religijność naturalna. Aczkolwiek wcale to tak nie myślimy. Tymczasem, no zobacz, co mówi Jezus do Piotra. Dokładnie tego samego słowa używa, karcąc go, to epitymao, i mówi, zejdź mi, to hipago, to zejdź mi z oczu, tłumaczymy, to znaczy wejdź jakby pode mnie, nie wychodź przede mnie, stań za mną z tyłu. Odejdź za mną, tak, to jest bardzo dobra... Wróć do naśladowania, do postępowania po moich śladach. Myślę, że warto zamiast wybiegać przede mnie jako mój
kusiciel, prawda? O to chodzi. Myślę, że warto sobie wyobrazić w ogóle tę scenę, bo może nam to trochę pomóc, nie? Że Piotr bierze Jezusa na bok, a ten jakby odwraca się patrząc na uczniów, czyli bo Jezus odwrócił się, on nie patrzy już na Piotra. Patrzy na uczniów, Piotra ma za sobą i mówi, zejdź mi z oczu, czy odejdź za mnie, bo nie myślisz po Bożemu, prawda? Czyli tak jak powiedzieliście słusznie, nie? Że wróć do naśladowania, nie wyprzedzaj mnie w swoim myśleniu, bo dojdziesz donikąd. Masz jednego przewodnika. I teraz właśnie powiedzieć ważną rzecz, bo mówi, nie myślisz, tam jest piękne słowo froneo użyte i ono oznacza to myśleć, jest zupełnie inaczej w Biblii niż dla nas. Dla nas myśleć to jest planować i analizować. Planować, analizować. W Biblii myśleć to jest cały człowiek. Włącznie z twoją uczuciowością, z twoimi sentymentami, ze wszystkim. A więc cały człowiek myśli. I teraz zobaczcie, jeżeli my dzisiaj jakby naszą uczuciowość chcemy jakby odsunąć na bok, żeby nam nie przeszkadzała w planowaniu i myśleniu, doprowadzamy się do tego, że na przykład małżeństwo planuje dziecko i mówi, no tak, ciężka ciąża, dużo cierpienia, potem taki wysiłek, noce nieprzespane, wychowanie dziecka, kolejne, ilość pieniędzy. Efekt takiego planowania i analizy prowadzi do tego, że zawsze wyrzucamy cierpienie. Nie. A w związku z tym nie ma miejsca też na potomstwo. Ale to nie tylko tej rzeczy dotyczy. Tymczasem Jezus mówi do nich, myśleć po Bożemu to jest... Być gotowym stracić życie, czyli dać siebie. To, co bardzo ładnie Sojka śpiewa, trzeba samego siebie dać, żeby być szczęśliwym, żeby naprawdę żyć. Bo jeżeli będę próbował ocalić życie, w sensie zachować wszystko dla siebie, umrę, obumrę, zmarnuję swoje życie tak jak ziarno, które nigdy nie zakiełkuje w ziemi. Taka jest nasza logika, ta Boża logika, którą my z trudem rozumiemy, akceptujemy. Dominiku, myśleć po Bożemu. No, uczymy się cały czas, ja też się uczę myśleć po Bożemu, chociaż wcale takie łatwe nie jest. Czyli w tym analizie, w planowaniu trzeba też wpisać, że... jest codzienny krzyż, to trzeba, co mówi Jezus na końcu. Bierzesz, kto nie bierze krzyża i nie idzie codziennego. Krzyż jest antidotum na tę chęć posługiwania się Bogiem dla naszych celów, by dać się Bogu posłużyć w służbie nami, w służbie Jego wielkiemu celowi, którym jest zbawienie naszej świata. Ksiądz Dominik Szymański, cześć, ksiądz Boże. Józef Maciąg i ksiądz Robert Muszyński. Pozdrawiamy, życzymy dobrej niedzieli. Thank you.